Słuchasz podcastu Agnie Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 271. Listopad w podcaście Agnie Ajurweda w całości poświęcamy tematyce kawy, bo właśnie listopad jest świetnym momentem, żeby zacząć tą doszę balansować. Jeszcze trochę miesięcy upłynie, zanim ona wytrąci się z równowagi, co dzieje się z reguły wiosną, kiedy zalewają nas katary, kaszle i kafowe zaflegmienie, ale profilaktyka, utrzymanie kawy w dobrym zdrowiu po gorącym i suchym lecie, które pozwoliło ją zrównoważyć, ta profilaktyka zaczyna się właśnie teraz w listopadzie. A zatem dzisiaj medytacja balansująca kawę, spojrzenie pełne miłości na ciało kawy. O tej medytacji wiem, że pozwoliła niejednej kawie docenić to, co wydawało się do tej pory czymś oczywistym, czymś niemalże bezwartościowym, albo czymś, na co w ogóle kawa nie zwracała uwagi. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej medytacji. Możesz jej słuchać informacyjnie, pogłębiając wiedzę o kawie. Możesz jej też słuchać doświadczeniowo, wchodząc w stan medytacji, czy to w bezruchu, czy to spacerując, czy to leżąc. Nie zachęcam do słuchania podczas prowadzenia samochodu, bo różnie może być z moim kafa brzmiącym głosem. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w drugim tygodniu medytacji balansujących kafę i z serca gratuluję Ci ukończenia pierwszego tygodnia. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, odżywiasz swoją kawę przez praktykę medytacji. Zaczynamy drugi tydzień, w którym z miłością przyjrzysz się temu, jak kawa manifestuje się na poziomie umysłu. Doceniasz to, co masz i otworzysz się na dzielenie się sobą z innymi. Zrozumiesz, że tworzenie struktur i szczodre pomnażanie dostatku jest wpisane w naturę kawy. Dzień ósmy naszej wspólnej medytacji, spojrzenie pełne miłości na umysł kawy. Patrzysz spojrzeniem pełnym miłości na swoją umiejętność zapamiętywania. Być może jak to kawa uczysz się nieco wolniej, potrzebujesz wielu powtórzeń. Powoli, niczym bibliotekarka, zbierasz informacje, starannie je układasz, a kiedy są już zorganizowane i uporządkowane, i każda z nich ma swoje miejsce, zostaną z Tobą na bardzo długo. Spojrzeniem pełnym miłości obejmujesz powolność i trwałość. To dwa aspekty tego samego. Kawy na poziomie umysłu. Spojrzeniem pełnym miłości patrzysz na stosunek, jaki kawa ma do materii i konkretu rzeczy. Dba o rzeczy. Szanuje materię i dobra materialne się jej trzymają. Kawa jest do materii przywiązana. Jej materialna natura wielbi i zbiera przedmioty. Ma kolekcję książek, pakiet listów, ubrania z dawnych lat i jeszcze te medale po dziadku. Bo przecież jak się tego pozbyć? Jak pozbyć cząstki siebie? Patrzysz z miłością na szacunek, jakim kawa obdarza te wszystkie rzeczy. Jak z namaszczeniem układa i organizuje. Dba i niechętnie oddaje w ręce tych, co zbyt lekkomyślnie obchodzą się z ich wartością. Spojrzeniem pełnym miłości zobacz, jaki kawa ma stosunek do pieniądza. Czuje jego wagę, zupełnie jak wtedy, kiedy ciężka moneta sygnalizowała wartość. Kawa schyli się po grosz. Nawet wtedy, kiedy zobaczy go obok swojego Mercedesa. Z namaszczeniem układa banknoty w portfelu. Tworzy systemy, koperty i subkonta, żeby pieniądze miały dobre miejsce. Wtedy panuje w nich porządek, a gospodarna kawa wie dokładnie, ile ma. To zaś świetny punkt wyjścia do pomnażania i do szczodrości. Spojrzeniem pełnym miłości obejmij także cechę sprawiającą, że kawa 10 razy zastanowi się, zanim wyda na coś pieniądze. To czasem prowadzi do sytuacji, w których jest niczym smok śpiący na złotym skarbie.
ma wszystko, ale nie chce tego użyć. Zbalansowana Kafa dobrze wie, że dobrze jest mieć pieniądze i dobrze jest puścić je w ruch, zainwestować także w siebie, przeznaczyć je na rozwój osobisty. Popatrz na lojalność i stałość Kafy. Kiedy nawiąże więzi z innymi ludźmi, mogą na nią liczyć. Kafa będzie dla nich spokojnie, bez fajerwerków, ale z lojalnością i dbaniem. To Kafa nadal przyjaźni się z koleżanką z ławki w podstawówce. To ona świętuje 25 lat małżeństwa. Pomimo burz, pomimo przemian, Kafa jest. Kiedy lojalność Kafy dla niej samej staje się ciężarem i trudno odejść jej od czegoś, co już dawno nie służy, odchodzi latami. Niemalże do ostatniej chwili czekając na powód, by jednak zostać. Wsie serce ma w sobie dużo Kafy. Spojrzeniem pełnym miłości patrzysz na tę, która dba karmiąc. Kafa jest z ziemi i wody, z tych samych żywiołów, co jedzenie i picie. Karmić i być nakarmioną, to dla Kafy dobrostan i miłość. Zastawia stół pierogami, ciastami. W jej wszechświecie zastawia stół miłością zapisaną w jedzeniu. Tak karmi, odżywia i buduje relację. Patrzysz spojrzeniem pełnym miłości na sytuacje, w których Kafy skupienie na jedzeniu zaczyna ciążyć. Kiedy chcesz podróżować lekko, a Kafa pakuje ci kanapki na drogę i termos z herbatą i pierogi na jutro, żebyś sobie odgrzała. Kafa tak okazuje miłość, tak nią obdarowuje. Z miłością patrzysz na jej szacunek i przywiązanie do struktury. Kafa jest zorganizowana, poukładana, działająca według zasad w swoim tempie. Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka. To mantra Kafy. Z jej wytrwałością miarka zbiera się szybko, buduje się zaplecze. Bogactwo, małe imperium Kafy, choćby w postaci wyposażonej spiżarni. Obejmujesz spojrzeniem pełnym miłości dość długi czas, w jakim Kafa dojrzewa do zmiany. Tygodniami, miesiącami, a bywa, że i latami zastanawia się i zbiera. Przyjmujesz z miłością jej przywiązanie do rutyny, do organizacji i poukładania. Każdy dzień ma smak, który zna i lubi. Przestrzeń, którą kreuje Kafa, jest niczym przystań w wiecznie zmieniającej się rzeczywistości. Przystań tak bezpieczna i wygodna, że Kafa zapomina, do czego został zbudowany statek, który w niej cumuje. Patrzysz z miłością na stałość Kafy. Pewnie jej czasem aż by się chciało, żeby była bardziej. Albo mniej taka Kafa. W świecie, którym zawładnęła zmiana, stałość przyda się i picie, i wacie. Widzisz Kafę na poziomie umysłu. Widzisz, jak zalety bywają wadami, jak każda jej cecha ma swoje słynne dwie strony medalu. Czujesz, jak Ajurweda pomaga ci w pełni wykorzystać asy w rękawie i zmniejszyć siłę negatywnych tendencji. Przygotujmy się teraz do wspólnej medytacji. Zacznijmy od kontemplacji dzisiejszego zdania mocy. Przyjmuję swój umysł z całym dobrodziejstwem inwentarza. Przyjmuję swój umysł z całym dobrodziejstwem inwentarza. Teraz przygotuj się do medytacji. Znajdź wygodną pozycję. Zamknij oczy i przenieś swoją uwagę na oddech. Oddychaj swobodnie w naturalnym rytmie, a robiąc to obserwuj swój oddech. Z każdym wdechem czujesz więcej życiodajnej energii w swoim ciele. Z każdym wydechem wypuszczasz napięcie i relaksujesz się coraz bardziej. Głębiej wchodzisz w przyjemny stan.
Oddychaj dalej spokojnie i świadomie. Teraz skup swoją uwagę w okolicy czakry serca. Wyobraź sobie piękne zielone światło, które emanuje z centrum twojej klatki piersiowej. Wychodzi z ciebie i rozprzestrzenia się wokół. Poczuj spokój i miłość, którą wnosi kojące zielone światło. Zacznij powtarzać w myślach mantrę Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Znaczenie tej mantry to szanuję umysł kafy, szanuję umysł, który jest kafą. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Za każdym razem, kiedy powtarzasz mantrę, czujesz, że twoje ciało, umysł i dusza otwierają się na pełnię bycia w tu i teraz. Kiedy pojawi się rozpraszająca myśl, dobiegną do ciebie dźwięki z twojego otoczenia lub poczujesz dyskomfort w ciele, spokojnie wróć do oddechu. Do wizualizacji zielonego światła płynącego z centrum, z twojego serca. Uspokój swój umysł, wracając do powtarzania mantry. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Kontynuuj medytację. Dźwięk, który za chwilę usłyszysz, oznacza początek medytacji. Na końcu naszej wspólnej podróży usłyszysz ponownie ten sam dźwięk, którym przywołam cię z powrotem. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha. Om Kapha Chitaya Namaha.
Już czas na spokojne wyjście ze stanu medytacji. Zatrzymaj powtarzanie mantry. Oddychaj spokojnie, przywracając świadomość do twojego ciała. Powoli powracaj do teraźniejszości. Kiedy poczujesz się gotowa, otwórz oczy i przywitaj się ze światem wokół ciebie, takim samym, a jednak odmienionym przez praktykę medytacji. W ciągu dnia kontempluj dzisiejsze zdanie mocy. Przyjmuję swój umysł z całym dobrodziejstwem inwentarza. Przyjmuję swój umysł z całym dobrodziejstwem inwentarza. Pozdrawiam boski aspekt w tobie. Namaste.